Telewizja Kopernik. Twój styl życia. Artystyczne instalacje, materiały wideo, rzeźba, to wszystko składa się na wystawę prac Zuzanny Janin, 7 tańców 2. Byliśmy na wernisażu w galerii BWA w Olsztynie. Eksperymenty z materiałami, technikami, formą tworzenia i przekazywaniem sztuki. Stosowanie takich środków wyrazu, które pozwalają odbiorcy znaleźć w pracach artysty cząstkę siebie. To wyróżniki twórczości Zuzanny Janin, której pracę można oglądać w galerii BWA w Olsztynie. Na ile w tej kolekcji bardzo różnych, jeśli chodzi o formę, jeśli chodzi o przekaz prac, znajdziemy tożsamości jednostki, a na ile komentarze do pewnej społeczności, może całego społeczeństwa? Zdarza mi się wyjść jak gdyby od pewnych wydarzeń czy pewnych właściwości związanych z jedną osobą, ale staram się je zunifikować, odpersonifikować, tak żeby stały się komunikatami uniwersalnymi. Tak, żeby można było się z nimi utożsamiać bez względu na sytuację. To znaczy moje prace się, mam nadzieję, czytają na wielu poziomach. Znajdziemy jakieś punkty styczne, wspólny mianownik, jakąś przewodnią myśl, która kierowała doborem tych elementów do tej wystawy? Chyba będzie to ruch, pamięć, a przestrzeń. Będzie to na pewno prawo do wolności, prawo do zabawy, które jest podstawowym prawem, o którym zupełnie zapominamy, bo nawet posiadając prawo do edukacji, prawo do leczenia, prawo do pracy, prawo do głosowania politycznego, jeżeli nie mamy prawa do bezpiecznej zabawy, w zasadzie nie jesteśmy ludźmi wolnymi. Chciałbym jeszcze zapytać o to, czy Pani zdaniem eksperyment z formą, z treścią gdzieś się kończy? Ma jakieś swoje granice, czy no tylko ludzka wyobraźnia jest tym jedynym ogranicznikiem? Nie, czas jest tylko ogranicznikiem. Każdy następny artysta, każde następne pokolenie będzie eksperymentowało na swój sposób i na pewno będzie miało inne zdobycze techniki, inne możliwości, inne też jakby taką optykę postrzegania i czytania tej nienarracyjnej formy komunikacji, jaką jest sztuka. Taniec w tej wystawie jest sposobem zamanifestowania wolności i próbą walki o prawa, które dziś tak często są lekceważone lub odbierane. Elementy składające się na ten zbiór z pewnością zachęcają do poszukiwania własnej interpretacji. Skłaniają do myślenia o tych, bo to są z reguły, no to tylko kobiety, skłaniają do refleksji nad tym, jaka potencja drzemie w kobiecie. To prawda, co pani dyrektor mówiła o artystce, że jest bardzo wszechstronna. Forma, treść zaskakuje, trochę szokuje? Forma zaskakuje. Wielka różnorodność i współczesność. Zuzanna Janin to jedna z najważniejszych artystek sztuki współczesnej w naszym kraju. Inspirują ją własne wspomnienia, historia przodków, otaczająca rzeczywistość, której często nieuchwytne fragmenty usiłuje utrwalić poprzez sztukę. Wystawa 7 tańców 2 będzie gościła w sali głównej Galerii BWA w Olsztynie do 8 maja. Telewizja Kopernik. Kopernik.tv